Dobry, w dzisiejszym nagraniu chciałbym poruszyć temat sprawności moralnej, czym ona jest, a w szczególności warunków, które musi, musi spełnić nasze zachowanie, aby nazwać daną czynność właśnie sprawnością moralną i to taką w pozytywnym znaczeniu, czyli cnotą. Sprawność moralna jest dyspozycją do dobrego działania, czyli pewną taką gotowością do tego, żeby Właściwie w każdej chwili móc y, wykonywać jakiś dobry czyn. Z pewną taką łatwością, jakby, można, można by powiedzieć tak, tak jakby od, od niechcenia, bez wewnętrznej walki. Choć zawsze ten element wewnętrznego zmagania zostanie, ale tutaj chodzi o to, że, że on jest jak gdyby przytłumiony przez to lekkość działania, nazwijmy to tak. Jednak, żeby pojawiła się cnota, czyli odnaleźć tak zwany złoty środek, czyli z jednej strony musimy unikać nadmiaru w danym działaniu, z drugiej pewnej, pewnego niedostatku, niedomiaru w praktykowaniu danej sprawności, danego działania. I przykładem może być chociażby cnota łagodności, którą opano, która opanowuje gniew. Jeżeli nie panujemy nad gniewem, to jest to wada. Jeżeli znajdujemy złoty środek w naszym zachowaniu, to jest to czyn dobry. Z kolei, jeżeli nasze zachowanie w danej konkretnej sytuacji, gdy wymaga takiego no, pobudzenia się emocjonalnego gniewem, gdy, gdy tego nie ma, to wówczas mamy do czynienia z niedomiarem. Bardziej to widać na przykład w, w przypadku umiarkowania w jedzeniu i piciu. Umiarkowanie mamy wtedy, kiedy właśnie spożywamy odpowiednią ilość pokarmów. Nadmiar to jest obżarstwo, niedomiar to są jakieś takie znowu inne wady związane właśnie z niedojadaniem. Znota powinna zatem znaleźć złoty środek, a ten złoty, a gdy nie ma tego złotego środka, pojawiają się te właśnie wady po skrajnościach, byśmy, byśmy tak powiedzieli. Jednak Arystoteles podkreślił znaczenie złotego środka w sposób specyficzny. Nie można sobie wyobrażać tego złotego środka jako takiego geometrycznego centrum. Czyli, że ustalamy na przykład odpowiednie porcje do zjedzenia dla wszystkich i to być umiarkowanie. Albo pewne formy zachowania właśnie w kontekście sprawności, moralnej łagodności i je ustalamy za normę. To jest tak zwany umiar rzeczowy, który oczywiście. W pewnych sytuacjach ma zastosowanie, ale prawdziwa sprawność moralna, ta o której mówił Arystoteles, ona odnosi się z tym złotym środkiem nie do rzeczy, ale do konkretnej osoby. I dana osoba musi spełniać pewne warunki, żeby w swoim zachowaniu, żeby pojawiła się sprawność. Jakie to są warunki? I dzięki którym właśnie osiągamy ten złoty środek. Wyróżniamy pięć takich warunków. Pierwszy jest to warunek związany z, z czasem, czyli daną rzecz powinniśmy robić wtedy, kiedy trzeba. Można na przykład podjąć dobrą decyzję, ale wykonać ją w złym czasie. I to już i, i wtedy nie możemy mówić w tym konkretnym przypadku o, o cnocie roztropności. Inny warunek, który pomaga nam odnaleźć złoty środek, to sposób wykonania. Może być, możemy mieć dobre intencje, ale jeżeli w zły sposób je realizujemy, wówczas nie osiągamy tego, tego złotego środka. Dalej. To warunek przyczyny, czyli musimy wykonywać daną czynność, motywując się w sposób w sposób. Właściwy. Przykład. Na, w większości przypadków wiąże się z, z celem. Jeżeli naszym celem jest walka ze złem, to możemy oczywiście, y, gniewając się, wzbudzając w sobie pewne oburzenie, które jest racjonalne i, i nas tak bardziej od wewnątrz y, pobudza do działania, to, y, to będzie to dobry cel. Ale jeżeli y, tym celem Cel znowu będzie jakiś negatywny, no to niestety, ale, ale znowu tutaj nie osiągniemy tego, tego złotego środka w danej sytuacji. I w końcu jeszcze Arystoteles zwraca uwagę na, na fakt, że powinniśmy brać pod, uwa pod uwagę też inne osoby. Ktoś w stosunku do pewnych osób powinniśmy się inaczej zachowywać, biorąc pod uwagę różne okoliczności, różne takie sytuacje z nimi związane, a, a w stosunku do innych osób jeszcze inaczej. To są te takie w wielkim skrócie warunki, które pomagają nam poszukiwać złotego środka. Nie chodzi tutaj o jakiś tam relatywizm moralny, ale o to, że każda sprawność moralna w stosunku do konkretnej osoby, ona ma troszeczkę inne oblicze. Dlatego Arystoteles zwrócił na to uwagę, że, że pewne osoby. Tam konkretnie chodziło o zapaśników, mogą jeść więcej, a inne mniej. I nie można tutaj, tutaj stosować tej samej miary. Każdy ma inne wymagania. Ale tu oczywiście jest jeszcze troszeczkę inna sprawa, bo, bo to, o czym mówię, dotyczy kwestii moralnych, które są jeszcze bardziej skomplikowane. Więcej na ten temat w następnym arty artykule, który ukaże się na stronie edukacjaklasyczna.pl Dziękuję za uwagę, mówił Dariusz Zalewski.